towarzyszysz naszego śniadania dzisiejszego. Marokańskie rysie. Nasze obozowisko. Pod palmą. A ja już oglądam odświeżony. Wszystko jest okej. Okay. Co za masakra? Nie muszę szukać, patrzę i widzę, tak? Na Berechit jedziemy, kochani. Ale zakurzył. Uważaj, bo się taczka przewróci za chwilę. Pomachali policjanci. Ania kupiła właśnie 15 kg arbuza, to jest tylko mała część. Targowałam się mocno. I 12 kg pomarańczy. Tutaj ci kroję, Misio. Ania czekała cały rok na to. No mnie nie widać. Widać, widać. Co robimy? Płukamy nerki. Arbuzy z moczopem. Jejku, jaki słodki. Mówi się pukamy, czy puczemy? Mówi się i tak, tak. Ale u mnie do tego służy piwo. Mogę poprosić jedno? Możesz poprosić arbuza. Dawaj arbuza. Oni oprócz tego całego śmietnika to są dość kolorowi. Te kobiety są tak kolorowo ubrane. Wjeżdżamy do miejscowości. Nie, ja. Idziemy teraz bardziej w głąb. Maroka robi się coraz cieplej, jest 30 stopni, a jak ruszaliśmy rano, było 23 na wybrzeżu. Jest posterunek policji. No to dobrze, to się zatrzymamy i on nam powie, jak mamy przez miasto przejechać. No ale to... Oczywiście się dogadamy. Ale to będzie pokazywał. Ale ten policja. Zatrzymaj się. Pokazał? No bo on myśli, że ten, że... No to teraz już nic. Ale po co?
Żeby nam powiedział, jak przez miasto, tamten nam ładnie powiedział. No super, zrozumiałem wszystko. No trzecie rondko w prawo, zrozumiałeś. Będą drogowskazy. Ja zrozumiałam, że trzeci jest zjazd. Już się ciekawe klimaty zaczynają. Mhm. I wszyscy ze stoliczkami już na wieczór się szykują pewnie. Oni sobie uprażą, ugotują, usmażą, coś tam upieką. Właśnie szukamy drogi do wodospadów. Gość powiedział, że mówi po angielsku, powiedział, że 26 km, a resztę powiedział po francusku. Czyli jedynie 26 było po angielsku. 25 też powiedział po angielsku. To jest 25. Może to była cena za radę. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jechaliśmy w dobrym kierunku. Nie wygląda mi to dobrze. No. Asfalt już zanika. A nasi przewodnicy brną do przodu. Ten przed nami to nas prowadzi podobno we właściwym kierunku. Ja po angielsku, polsku, a oni po arabsku. Jakoś się dogadaliście. De Uzut. Okay. Generalnie zbliżamy się do Atlasu. O, i osiołek. Osiołek na środku drogi. No, osiołek jest co, bezpański? Nie wiem, ale nie śpieszy mu się nigdzie. Zaczynają się serpentynki. Matko Święta. Ja go wyprzedzałem przez chwilę. Nie do wiary po prostu. Gdzie on z tym sianem tam jedzie? Niemożliwe. Sika wtedy, jak będzie dla mnie do sikania. Bo razem jesteśmy arbuza, ja z głową więcej. Nie ma sikania samodzielnego. Solidarność. Nie, bo tam będą robale albo coś. Boże, co ja się tu nakłócam. Nakłócam? Tak. Kible widziałeś? Aha, no. Wy też macie takie? No ja tak samo sikam na stojąco, jak i w Polsce. Jedynie za dwójki muszę kucać. Ale wiesz, jak wjechałem w podróż... Ale takie same kible macie? Tak. I wiesz, wiaderko i się polewa wiaderkiem. No wiem. No. Ale papieru nie ma. No nie ma. Siana jedzie pod górę. No nie do wiary po prostu. Teraz patrz, jak go przechyla. Nie. Koniec, przejechał tyle zakrętów, to wiesz. Matko Boska. Nie do wiary, po prostu nie do wiary. Na
nawet, ale widzisz, to już nie jest poczyniec Sida, tylko ten, inny znak jest, nie? Nawet na pustyni. W górach normalnie, u szczytu, znak przebiegające dzieci. Tak. I właśnie jest jedno. Miałeś biegać, a nie siedzieć. Już przebiegł. No. Powiedziała, że nie przejdzie przez ten mostek. Ale powiedziała, że sama przejdzie. I się zaraz okaże. Ale też cofnę. Żeby było widać. To jest ten mostek. Szła. Powiedziała, że nie trzeba jej przeprowadzać, że sama przejdzie. Myślę, że wróci tutaj. No właśnie. No dobra. Chciałem przeprowadzić Anię. W międzyczasie przyjechali Hiszpanie. Słychać przynajmniej. Nie tylko widać, czego się nie bały. Adios! Miałeś wolno jechać, wolno! No to było wolno! No po to zjechaliśmy w dół, żeby przez pieprzony mosteczek przejechać, a teraz z powrotem do góry. No. Jakaś porażka. Dziesięć ton, przyjmij, że trzy, a nie dziesięć. Most wyglądał na dwie. Na 10 ton? Tak. Okej. Według mnie most wyglądał na 2 tony. No pewnie tyle ważył. No nie, bo mi się to wąwóz zaraz wciśniesz. No, Hotel Français. Tu jest la recepcja. Nie zapytasz się, tu jest recepcja. Hotel de France? Yes. Okay. Fine. Sorry? Good. You speak English? Little. Little. One of few. Okay. Do you have three rooms? Rooms, yeah? One room. Przyjechaliśmy do hotelu. Ania bierze cukierki dla dzieci. Miły hotel. Z Mohamedem. Hello. Hello. Say hello to Witek. Okay. How are you, man? Sztuczny.
Dentystyczny uśmiech. Dentystyczny? Dentystyczny. Już się, kochani, uśmiecha, tak? Po przejściach. Powiedz, jak było na serpentynkach. Było zarąbiście, miałam ręce białe na kostkach i mokre. Porażka. Co miałaś mokre? Ręce. Tylko? W gaciach też. W gaciach też miałam mokro. Porażka. Jakbym wiedziała, to bym się w życiu nie zdecydowała. Ale warto było. To jest tak. Idziemy na kaskady. Kamyk się obruszył. Cały wodospad bierze się z tej rzeczki właśnie. Taki niepozorny. Ty patrz, tam małpy są. Po tych ścianach. Aha. Spinają się. Tak, ile tam jest tych małp? Aha. Prawie mnie zaatakowała. Stanąłem jej na drodze. Thank you.
I tam gdzieś wśród drzew są ukryte kaskady, bo one spadają z tego płaskowyżu, czyli niemieckiego.